opowiadała o tym bardzo szacownym gronie kilku osób, które za chwilkę przed Państwem wystąpią, to postaram się wytłumaczyć przede wszystkim z doboru ich zatrudnień i zastanowić się wspólnie z Państwem, jaki cel przez to grono, cel dyskusji ma zostać osiągnięty. Będziemy dyskutowali na taki bardzo ogólny, a zarazem niezwykle trudny temat humanistyki w czasach antropocenu. Można byłoby pomyśleć, i to chyba najbardziej taki literacki rozum podpowiada, że jest to swego rodzaju kalka z określenia miłość w czasach zarazy, czy bardziej znany słuchaczom muzyki popularnej, bardziej znana fraza miłość w czasach popkultury. To by czyniło tę humanistykę w czasach antropocenu, tak jak w przypadku powieści Markeza Miłość, czymś niezwykle szczególnym, jakby wtłoczonym, wpisanym w sytuację z jednej strony skrajnego zagrożenia, które w jakimś sensie już też za nami. Myślę tutaj o COVID-zie, te zarazę pamiętamy, te czasy pamiętamy, więc czymś szczególnym, pełnym zagrożenia, ale również czymś, myślę tu o humanistyce, wpisanym w pewną szansę. Antropocen, mimo wszystkich tych wad i zagrożeń, o których tu już dzisiaj rozmawialiśmy i rozmawiamy, dla humanistyki wydaje się też pewną szansą, pewną okolicznością, która może humanistykę w sposób zadziwiający, myślę, odmienić. I o tym właśnie, o tym, jaką antropocen dla humanistyki jest szansą, co może jej dać. Jak może i jak powinien ją odmienić? Jacy my powinniśmy być wobec antropocenu, absolutnie nie jakby poddając się jego presji. Będę rozmawiać z Państwem i ich chciałabym tu już do grona naszych prelegentów zaprosić, czytając zgodnie z programem, panem profesorem Michałem Krzykawskim, panią profesor Urszulą Zajączkowską, panem Filipem Springerem, panią profesor Małgorzatą Sugierą i panem profesorem Przemysławem Czaplińskim. Ponieważ ja mam tutaj bardzo ograniczone pole widzenia, mam nadzieję, że nasi goście są już z nami i zaraz się wyświetlą Państwu i pokażą. Czy Państwo jesteście już z nami? Jesteśmy, Pani Marko, z tego co ja jesteśmy. Widzę na moim ekranie. Tak, my wszystko dobrze widzimy tutaj. Tak, Chciałam to przekazać Pani Profesor Tomczok, także wszystkie osoby są. Dobrze, bardzo się cieszę, bo mnie się to właśnie tutaj w takim bardzo ograniczonym polu wyświetla, więc pewnie się to zaraz zmieni. Pan profesor Michał Krzykawski, pracownik Uniwersytetu Śląskiego, filozof i literaturoznawca, tłumacz pism Bernarda Stieglera, stypendysta rządu francuskiego, aktywista, społecznik, osoba bardzo mocno obecna w życiu naszego uniwersytetu, to jeden z naszych gości. Pani profesor Urszula Zajączkowska, znakomita poetka, botaniczka, autorka nagradzanych tomików, między innymi Minimum, Piachu, świetnego zbioru esejów Patyki i Badyle, tegoroczna laureatka Nagrody Nowych Książek.
Philip Springer, pan Philip Springer, jeden z najbardziej rozpoznawanych, lubianych, czytanych, najwybitniejszych polskich reporterów, autor słynnej Miedzianki, historii znikania, źle urodzonych, 13 pięter, 12, współtwórca Szkoły Ekopoetyki. To oczywiście tylko wybrane tytuły tych tytułów reportaży książkowych, reportaży publikowanych w czasopismach. Można byłoby te tytuły długo wymieniać. Dzień dobry. Pani profesor Małgorzata Sugiera, kierowniczka Katedry Performatyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, badaczka problematyki dekolonialności, spekulatywności, performatywności, materialności kultury XIX i XX wieku, zajmująca się również historią nauki, relacjami między zjawiskami artystycznymi, technonauką, autorka kilkunastu książek, kilkunastu monografii, między innymi Nieludzi, Donosów ze sztucznych natur czy Niespodziewanych aliansów sztuk performatywnych jutra. Kierowniczka bardzo wielu projektów naukowych, w tym międzynarodowych, tłumaczka bardzo ważnych książek, między innymi Butler, Bariki, Hala, Fostera. I wreszcie pan profesor Przemysław Czapliński, krytyk literacki, literaturoznawca, autor bardzo wielu książek naukowych, eseistycznych, literaturoznawczych, tak znanych jak Ślady przełomu, Wzniosłe tęsknoty, Efekt bierności czy Powrót centrali, ale też książek, które dziś mogą znaleźć się w polu zainteresowania badaczy antropocenu, takich jak literatura, współautor, współredaktor tych prac, literatura i jej natury, czy O jeden las za daleko, demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie raz jeszcze. Wciąż nie widzę na ekranie, nie wiem jak to możliwe, że ten mój ekran ma takie ograniczone pole, ale może się to za chwilę zmieni. I chciałabym może na początek Państwa poprosić o takie krótkie wypowiedzi, takie rozbiegowe wypowiedzi w kolejności, którą tutaj przeczytałam od Michała Krzykowskiego, począwszy o to, jak Państwo w tych szczególnych czasach antropocenu, czyli zarazy, praktykujecie humanistykę. Czy to jakoś odmiennie się dzieje? To są praktyki, które różnią się od Waszych działań sprzed kilkunastu lat. To też jest problem tego, od kiedy ten antropocen w swojej biografii naukowej należałoby uchwycić, kiedy Państwo go zauważacie, czy tutaj jakiejś radykalnej zmiany nie ma. Czyli chciałabym zapytać, krótko mówiąc, o praktykowanie humanistyki w czasach antropocenu. Czyli rozumiem, że ja zaczynam, tak? Tak, tak. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie do udziału w tej dyskusji. I zanim odpowiem na to pytanie, pozwolę sobie na krótką refleksję teoretyczną, ponieważ w moim przypadku praktyka bierze swój początek w takim pojęciowym oglądzie świata. I kluczowym pytaniem w antropocenie, w kontekście humanistyki w antropocenie, jest moim zdaniem pytanie o technikę i technologię, a także relacje między techniką i technologią a człowiekiem. Ja się wywodzę, pomimo że zajmuję się filozofią nauki i filozofią techniki, to przede wszystkim jestem literaturoznawcą romańskim, pracuję w języku francuskim, a specyfika pola naukowego francuskiego jest taka, że tam pytanie o ekologię jest zawsze już pytaniem o technologię. Więc jakby nacisk na połączenie tych dwóch płaszczyzn traktowanych często oddzielnie postaram się jakby kłaść w mojej wypowiedzi. I tego pytania o technikę i technologię, o relacje człowiek-technologia w pewnym sensie trochę mi brakuje w polskiej debacie nad posthumanizmem, debacie skoncentrowanej na skądinąd słusznym postulacie odchodzenia od antropocentryzmu. Dlatego też korzystając jakby z okazji, że tutaj jestem, chciałbym to pytanie przynajmniej zasygnalizować.
Również dlatego, że w moim przekonaniu nie jest dobrym pomysłem, abyśmy pytanie o relacje człowiek-technologia zostawiali w rękach transhumanistów czy też miliarderów z Doliny Krzemowej, bo musimy pamiętać, że antropocen to jest również czas, w którym Elon Musk i ludzie jego pokroju nie szczędzą środków na podbój kosmosu, na plany przeniesienia ludzkich społeczeństw na Marsa i tak dalej, a tym samym w najlepsze podtrzymując tę samą neoliberalną utopię, która doprowadziła nas właśnie do tego krytycznego momentu, w którym się znaleźliśmy. Jest to utopia mówiąca o możliwości nieskończonego wzrostu, odtąd choćby i poza fizycznymi granicami naszej planety. Znaczy to powiedzenie sky is the limit trochę przestało obowiązywać. I to pytanie o technikę i technologię, o relacje technologia-człowiek zadaję tutaj również dlatego, aby pokazać, że istnieją inne możliwości przyszłości, która będzie technologiczna i która moim zdaniem może i powinna toczyć się na Ziemi. I przez Ziemię rozumiem tutaj taką nadrzędną lokalność w Układzie Słonecznym, lokalność dla wszystkich organizmów żywych. I ta Ziemia będzie sztuczna. Ona już jest sztuczna. I z mojej perspektywy uświadomienie sobie tej sztuczności, historycznego procesu wyłaniania się tej sztuczności w procesie gospodarczym, jest właściwie punktem startowym dla refleksji o warunki możliwości dalszego istnienia czy współistnienia biosfery i ludzkiej cywilizacji. Pociąga to za sobą moim zdaniem nowy rodzaj refleksji nad relacją między naturą, przyrodą a techniką właśnie. Profesor Koziołek we wstępie wspominał o ewolucji biologicznej, natomiast powołując się na Darwina, natomiast ja bym się chciał powołać na innego biologa, Alfreda Lotkę, który wprowadził pojęcie ewolucji egzosomatycznej, czyli ewolucji przyrządów technicznych, która w antropocenie właśnie uległa przyspieszeniu i doprowadziła do przekształcenia się biosfery w technosferę. Dlatego to pytanie o technikę w antropocenie jest tutaj dla mnie bardzo istotne, dlatego że owa technosfera staje się coraz bardziej nieprzewidywalna, coraz bardziej autonomiczna i w coraz mniejszym stopniu podlegająca ludzkiej kontroli, nawet jeśli wciąż potrzebuje ludzi do tego, aby funkcjonować. I w pewnym sensie na naszych oczach człowiek przestaje być panem i posiadaczem natury, jak chciał tego Kartezjusz. I szczerze mówiąc nie wiem, czy to jest aż tak dobra informacja, ponieważ prawdziwy tragizm tej sytuacji polega jej powaga polega na tym, że wylądowaliśmy oto w złożoności, która nas zniszczy, jeśli jej nie zorganizujemy, przeorganizowując proces gospodarczy. Bo to jest dla mnie podstawowe pytanie, w jaki sposób przeorganizować gospodarkę, na jakich nowych kryteriach, na jakich nowych twierdzeniach, systemach przekonań oprzeć proces gospodarczy, aby właśnie wpisać go w biosferę, o czym wspominał m.in. profesor Skubała, a nie traktować przyrody, biosfery jako partnera, z którym można negocjować. To jakby w tym kontekście również pracą do wykonania jest pokonanie ograniczeń dyskursu wokół tak zwanego zróżnicowanego rozwoju, gdzie właśnie negocjowaliśmy z naturą, a w tych negocjacjach natura no raczej nie miała prawa głosu. Najczęściej kończyło się to w najlepszym wypadku czymś, co włoski filozof Alberto Magnaghi nazwał ekoksięgowością. Natomiast punktem wyjścia do tego wszystkiego jest właśnie dla mnie, do tej nowej organizacji procesu gospodarczego jest dla mnie pytanie o relację łączącą człowieka z technologią, a także o podporządkowanie funkcjonalności systemu technicznego imperatywom owej gospodarki bazującej na wzroście efektywności, optymalizacji procesów, ciągłej dążności do obniżania kosztów wytworzenia przy użyciu technologii, w wyniku czego natura stała się tania, jak to określił precyzyjnie i trafnie Jason Moore. I teraz pytanie, czy taką szeroką refleksję nad techniką i technologią może podjąć humanistyka w epoce antropocenu? No moim zdaniem jak najbardziej powinna, ale może to zrobić poprzez dokonanie solidnej samookreślenia
krytyki i przezwyciężenie własnych ograniczeń. Pozwolę sobie tutaj na przykład, autoprzykład. No, w książce o trybie istnienia obiektów technicznych Gilles de Simondon, francuski filozof techniki, pisał, że kultura ukonstytuowała się jako mur obronny przeciwko technikom. I to zdanie, kiedy tę książkę przeczytałem pierwszy raz, bardzo mocno mi utkwiło w pamięci, ponieważ uzmysłowiłem sobie, że tak naprawdę dokładnie taką antytechniczną kulturę odebrałem jako humanista. I jakby dalsza moja praca badawcza, to jest związane z tą zmianą, o której o którą ty, Marta, pytałaś, polegała na tym, aby z tych ograniczeń takiej atechnicznej kultury humanistycznej, która nie stawia pytania o technikę w momencie, gdy technologia dogłębnie zmienia nasze życie i planetę, się wyzwolić. Co więcej, Bernard Strigler, z którym miałem okazję, szczęście, pracować przez ostatnie lata jego życia i który wywarł ogromny wpływ na moje myślenie, uświadomił mi, że to pytanie o technikę tak naprawdę dzisiaj przenika wszystkie dziedziny wiedzy. Dlaczego? Dlatego, że technologia obliczeniowa zaczyna tak naprawdę w coraz większym stopniu warunkować, determinować wytwarzanie wiedzy naukowej, w tym wiedzy z dziedziny nauk o życiu. W związku z tym to pytanie o humanistykę w antropocenie byłbym skłonny przekształcić w pytanie o naukę epoce, antropocenu, bo mam wrażenie, że schyłek tej epoki charakteryzuje również dewaluacja refleksji teoretycznej i upadek teorii, która do tej pory była sposobem na tworzenie systemu wiedzy. Mówiąc teoria, mam tutaj na myśli jakby zespoły twierdzeń czy sprawdzonych hipotez, które tworzą konkretne dyscypliny czy zręby danej dyscypliny naukowej. I ten proces dewaluacji teorii przyspieszył wraz z wykładniczym rozwojem technologii obliczeniowej na przestrzeni ostatnich dekad, ale jego początki sięgają sprzed czasów internetu. I zwracał na niego w latach 80. choćby wielki matematyk René Thom, zdobywca medalu Fieldsa, odpowiednik matematyczny naukowej Nagrody Nobla. I mówiąc o dewaluacji wiedzy teoretycznej, Thom podawał przykład współczesnej biologii, która według niego została zdominowana przez doświadczenie i przekonanie, że wszystko, co nie podlega weryfikacji empirycznej, nie przedstawia żadnej wartości, jest bajką. O, mocne słowa. Thom tak pytał retorycznie, po co nam teoria, skoro możemy pracować na materiale biologicznym bez teorii. I jednocześnie przestrzegał, że taka filozofia nauki jest bardzo ograniczona i bardzo krótkowzroczna. Jest to filozofia, która odrzuca myśl, że procesy życiowe mogłyby podlegać analizie o charakterze pojęciowym, to znaczy bez konieczności uciekania się do głębokiej wiedzy chemicznej. Zatem nie chodzi tutaj w ujęciu Thoma o taki zwykły konserwatyzm akademicki, tylko pewną konkretną ideologię, która w moim przekonaniu jeszcze bardziej przybrała na sile w dobie biotechnologii czy nanotechnologii. I my tutaj dzisiaj stajemy przed bardzo ważnym zadaniem, jakim jest odpowiedź na pytanie, które sformułował już prawie dwie dekady temu znakomity naukowiec, inżynier i filozof Jean-Pierre Dupuy w kontekście nanotechnologii, które w tamtym czasie były jeszcze na o wiele mniej rozwiniętym poziomie niż dzisiaj. Pytał on, jak wytłumaczyć, że dzisiaj nauka według wielu topowych umysłów stała się największym zagrożeniem dla ludzkości? I to jest moim zdaniem też ważne pytanie, bo jakby wszystkie te inicjatywy misjonarskie wręcz, które próbują przekonać społeczeństwo, że warto zaufać nauce, dlaczego warto słuchać głosu nauki, muszą jednak iść też w parze z wzięciem tej odpowiedzialności i w pewnym sensie z próbą przejęcia kontroli już nie nad przyrodą, naturą, tylko właśnie nad nauką, zwłaszcza w kontekście tych wiodących, kluczowych dla przyszłości nauk, które są technologiami tak naprawdę i które w dużej mierze są uprawiane dzisiaj poza akademią. I to się wiąże tak naprawdę
jakby z tą moją, bezpośrednio z tą moją aktywnością już jako praktyka humanistyki, bo jakby odpowiedzi, gdzie szukać alternatywy dla antropocenu i dla jakby tego systemu gospodarczego, w którym wszyscy tkwimy, leżą w lokalnościach, leżą w pracy z lokalnymi społecznościami, w moim przekonaniu, a także przekonaniu zespołów badawczych, z którymi współpracuję, między innymi w ramach projektu europejskiego Networking Ecologically Smart Territories, jakby wypływając z tego przekonania, znaczy musimy być kimś więcej niż ekspertami. Być może należy zakończyć epokę ekspertów, którzy dają swoje ekspertyzy do realizacji przez innych, twierdząc, że nas to już nie dotyczy, my zrobiliśmy swoje, teraz pole do popisu zostajemy wam. Być może oczywiście wciąż potrzebujemy ekspertów, bo nie wszyscy jesteśmy ekspertami. Natomiast nasze zadanie być może polega na włączeniu w proces badawczy lokalnych społeczności, które są skoncentrowane na swoich własnych terytoriach i dzięki temu mogą szukać rozwiązań na przyszłość. Research, recherche to przede wszystkim poszukiwania, więc poszukiwania właśnie rozwiązań i być może właśnie szansą jest to, aby uczynić jakby z ludzi dobrej woli funkcjonujących na poszczególnych terytoriach i wyłaniających się na nich lokalnościach takich badaczy amatorów, miłośników, przyjaciół wiedzy, mogących tworzyć coś, co Kant w tym jakby kluczowym dla nowoczesnego uniwersytetu tekście Spór fakultetów nazywał towarzystwami naukowymi. Towarzystwami przyjaciół nauki, którzy nie są profesjonalistami, nie trudnią się zawodowo jakby uprawianiem nauk, ale mimo wszystko krzewią wiedzę naukową. Tylko musimy pamiętać i chyba robić coś odwrotnego niż się od nas oczekuje. Mam tutaj na myśli umiędzynarodowienie nauki. Ono jest potrzebne, ale w pewnym sensie też jest passé. Dzisiaj wydaje mi się, musimy sobie uzmysłowić warunek lokalności, jaki determinuje wytwarzanie wiedzy naukowej. Mam nadzieję, że nie przekroczyłem czasu. Dziękuję bardzo. Namieszałeś przede wszystkim mocno tym pierwszym głosem, ale bardzo mi się spodobała pochwała nowoczesnego filomatyzmu, tak by to trzeba było chyba nazwać, tak? Taki wręcz apel o powołanie na uniwersytetach towarzystw filomatów. Zaczęłam się zastanawiać, słuchając tej twojej pochwały, czy uniwersytet to zniesie, czy akademia to w ogóle wytrzyma. Wydaje mi się, że to już będzie jakaś zupełna rewolucja, która może wiele instytucji zmienić. W każdym razie ta twoja wypowiedź na pewno przyniosła nam taką wiedzę, że wraz z antropocenem powinniśmy być gotowi na zmiany. Powinniśmy się zmieniać. I o te kontynuacje wypowiedzi bardzo prosiłabym również o wypowiedzenie swojego stanowiska na temat tego, jak pani profesor praktykuje humanistykę w antropocenie, panią profesor Urszulę Zajączkowską, która właśnie występuje w podwójnej roli naukowczyni i artystki, poetki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście tak, bardzo, bardzo podobała mi się ta poprzednia wypowiedź i właściwie zawarte tam były bardzo silne stwierdzenia, ale też coś, z czym ja się bardzo głęboko też nie zgadzam. Znaczy, uważam, że pierwszą rzeczą, rzeczywiście jestem człowiekiem na pograniczu, znaczy jedną nogą cały czas poznaję rośliny. I też dziwię się, że my w ogóle używamy takich bardzo terminów, właściwie zaczynających się od grudki Ziemi, a niekończących się, bo mamy przecież kosmos, wszechświat, kiedy nie wiemy, co mamy pod swoimi stopami. Znaczy, że w tej grudce Ziemi cały czas przekształca się i tworzy się bardzo wrażliwy świat, który jest pierwszym tłumaczem
tak można uważać, tak można nazywać, tłumaczem materii nieorganicznej w organiczną. Jest taką najdelikatniejszą membraną nieożywionego w ożywionego. Mówię tu o bakteriach. Dlatego boję się wszelkich uderzeń i wiary w technologię. Dlatego, że to jest wciąż jednak wiara w to, że zasoby są nieskończone. Otóż wszelkie, nawet to nasze spotkanie opiera się na półprzewodnikach, opiera się na niebywałych, delikatnych, wyjątkowych, rzadkich atomach. I jeśli chcemy rozwijać technologię, to znaczy, że będziemy ich potrzebowali jeszcze więcej. Drugą rzeczą, o której a propos w kontekście tej wiary w to, że Ziemia jest nieskończona, jest to, o czym ten wielki teraz mit, to znaczy mit pozyskiwania energii ze Słońca, pozyskiwania energii, tworzenie baterii, które są w nowoczesnych samochodach dla bogaczy, kiedy półprzewodniki, kiedy aluminium, kiedy pobiera je się z ogromnej, wyjątkowej pustyni Atacama, całkowicie niszcząc biosferę, transportuje się do Europy po to, żebyśmy udawali, że dbamy o naturę. Więc wydaje mi się, że podstawą tego nie jest wcale coś, co jest też uważam groźnym i czego doświadczam, słuchając także humanistów. To znaczy taka totalne potępienie człowieka. Jest to strasznie szerokie teraz, a ja nawet sugeruję, żeby człowieka wpisać na czerwoną listę gatunków zagrożonych. Byłby to gest taki, że wreszcie spotykamy się razem z innymi. Możemy się naprawdę wykończyć, ale możemy też pomyśleć o tym, że naprawdę jesteśmy częścią natury. To, że my wciąż nie figurujemy na czerwonej liście, to wciąż oznacza, że jednak uważamy, wierzymy w naszą sprawczość i wciąż jesteśmy tam gdzieś bardzo wysoko. No więc nie jesteśmy. A propos Akademii, rzeczywiście należałoby ją chyba zburzyć, zniszczyć. Dlaczego? Dlatego, że tworzy ona język, jak w ogóle przypomina mi się przypowieść o wieży Babel, czy jest ona pełna pychy, tworzenia materii i języka tylko dla siebie. I mówię, że ta wieża Babel już nie jest to jedna wieża Babel pod tytułem nauka, tylko jest wieża Babel pod tytułem biotechnologia, botanika, fizyka. I ci ludzie nie chcą się spotkać wcale. W dodatku cały system nauki, poznania, cierpi też na to, o czym właśnie Michał mówił. To znaczy, że to, czego my nie zauważamy, nie znajdujemy liczby na to, to nie istnieje. Więc doświadczam tego w laboratorium, doświadczam tego w lesie, że 99% rzeczy, na które patrzę, są niekwantyfikowalne i nie ma tam na to języka wciąż. Bo te dwa światy nie chcą się, nie mogą się chyba może nawet spotkać. To budowanie refleksji, budowanie wyobraźni nowej jest ogromnym, ogromną potrzebą tego świata. I trudne jest to wtedy, kiedy też no właśnie nauka jest całkowicie pozamykana w katedrach. Nie daje przedmiotu do budowania refleksji, tylko daje odpowiedź na temat świata, z którą należy się zgodzić. I nie ma dyskusji tutaj. Więc patrząc na rośliny, na zwykły ruch liścia, można oszaleć w jego złożoności, w jego pierwotnej, można powiedzieć, jakiejś idei, nawet bym powiedziała, który spowodował ten ruch, ta regeneracja ciągła tych roślin. Dlaczego ona jest? Co jest pierwotnym źródłem tego niesamowitego ich
życia. Mi wystarcza. Natomiast nauka wymaga ode mnie odpowiadania i publikowania w najbardziej prymitywnych, można powiedzieć, zakusach kapitalizmu. To znaczy, że im mocniej, z większym sukcesem, szybciej i tak dalej, i tak dalej. Więc sami naukowcy zmienili się w roboty, w bezduszne roboty, którzy interesują się tylko tematami, które można sprzedać, to znaczy opublikować. Jest to hańba dla ich wrażliwości. I tego doświadczam z największym bólem. To znaczy, że świat nauki naprawdę uwierzył w własną doskonałość. I nie może zrezygnować ani trochę. Nawet kiedyś rozmawiałam, jeszcze tylko na koniec, że chciałabym, w ogóle ewolucja języka też naukowego jest niesamowita. Kiedy przeglądam pracę badaczy, naprawdę bardzo ścisłych właściwie fizyków, botaników z XVIII-XIX wieku, to nie mogę się nadziwić, że oni mieli prawo napisać, jaki piękny kwiat. Chodziłem długo po lesie i znalazłem, nie możemy teraz tego mówić. I to jest straszne, więc chciałabym dołożyć chociaż jeden rozdział do tej konstrukcji wypowiedzi w artykule. Czyli mamy metodykę, tak, abstrakt, metodykę, wyniki, bardzo konkretne, dużo liczb tam musi być, bez liczb ani róż w mówieniu o przyrodzie. Dyskusja, oczywiście też dyskutujemy wyłącznie na temat liczb, ale jeszcze jeden bym chciała dodać rozdział. Wrażenia. Po prostu, żeby wpuścić człowieka chociaż trochę do tego języka. Wrażenia. Nie jest to takie wcale trudne, żeby to zrobić, ale nie wiem, czy się może udać. No, być może trzeba byłoby wymyślić nowe czasopismo z wrażeniami, żeby chociaż tam był język wyobraźnia i żebyśmy dali szansę też tym się dzielić z ludźmi po prostu. Także na razie tyle. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak sobie pomyślałam, że może rzeczywiście trzeba byłoby spróbować taki artykuł wysłać do czasopisma i zobaczyć, jaka by była jego reakcja, ale może warto też byłoby zrobić jakiś numer specjalny czasopisma specjalistycznego, takiego na pograniczu nauk o przyrodzie i nauk humanistycznych, które takie z punktu widzenia nauk przyrodniczych aberracje czy dziwactwa by zniosło, bo to nasze dzisiejsze spotkanie jest najlepszym dowodem na to, że nauka jest w stanie chyba znacznie więcej wytrzymać niż myślimy. Warunek jest tylko jeden, że my musimy ją też bardzo mocno nadwyrężać i jakoś szturchać, prawda, nie poddając się jej sztywności. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź i bardzo proszę o głos w sprawie praktykowania humanistyki w antropocenie kolejnego naszego gościa, którym jest pan Filip Springer. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Ja na wstępie chciałem powiedzieć, że czuję się bardzo onieśmielony gronem, w jakim się znalazłem. Gdyby moja pani promotor, która 5 lat namawiała mnie, żebym w końcu złożył pracę magisterską, wiedziała, że teraz jestem w gronie eksperckim, w którym są sami profesorowie i profesorki, to prawdopodobnie miałaby głębokie przemyślenia na temat także akademii. Więc ja się postaram opowiedzieć o takiej perspektywie, z której mówię, a jest to perspektywa Szkoły Ekopoetyki przy Instytucie Reportażu. Czułbym się o wiele pewniej, gdyby była tu z nami Julia Fiodorczuk, która jest autorką programu w tej szkole, bo to ona tak naprawdę jest mózgiem tej operacji, ja jestem tylko jej wykonawcą i logistykiem. Natomiast Julii nie może być dzisiaj z nami, więc szkołę reprezentuję tylko ja. Rzeczywiście jest tak, że dla mnie rok 2018 i opublikowanie raportu IPCC, z którego tak dobitnie się dowiedzieliśmy o tym, w jakim stanie jest planeta, był momentem przełomowym
I naprawdę były takie momenty w tamtym czasie, kiedy ja rozważałem porzucenie tego, czym się zajmuję, czyli pisania i zatrudnienia się w jakiejś organizacji ekologicznej. I też badania takich obszarów własnej sprawczości w obrębie tego wielkiego kryzysu, bo on rzeczywiście w tamtym roku dla mnie i dla wielu z nas w szkole, naszych wykładowców, naszych studentek i studentów, stał się rokiem, w którym ten problem przestał być jednym z wielu smutnych problemów świata, o których ciągle słyszymy, a stał się takim problemem, który nas bezpośrednio dotyka, spędza nam sen z powiek, wprowadza nas w stany depresji klimatycznej i dzisiaj już wiemy, że te stany najczęściej, czy dosyć często kończą się tym, że ruszamy w stronę jakiegoś aktywizmu. I rzeczywiście właśnie dlatego powstała Szkoła Ekopoetyki, bo badając te moje obszary ewentualnej sprawczości i zmiany, którą mogę wygenerować własnym działaniem i rozważając właśnie te różne scenariusze tego, żeby tę literaturę, którą się zajmuję i z której żyję, porzucić na rzecz jakiegoś rodzaju aktywizmu bądź działania. Przeczytałem na szczęście książkę Julii Fiodorczuk, Cybok w ogrodzie, która dla mnie była formująca, jeśli chodzi o to, gdzie ja tu mogę mieć sam własną sprawczość, no bo rzeczywiście uznałem, że to pole, na którym mam najwięcej wpływu, najwięcej kompetencji i najwięcej kontaktów, to jest pole literatury. I książka pokazała mi, czy Julia Fiodorczuk później pokazała mi, że na tym polu może jest też bardzo dużo do zrobienia. Szkoła pojawiła się, nie jest częścią akademii, na szczęście, w związku z czym jesteśmy wolni od problemów, które Państwo macie na co dzień w związku z pracą w akademii i różnego rodzaju udrękami z nią związanymi. Jesteśmy samozwańczą grupą przy fundacji, która położyła sobie zadanie, aby wspólnie wypracować nowe sposoby opowiadania o relacjach między człowieka z pozaludzką przyrodą, żeby wypracować nowe języki, nowe poetyki i żeby wprowadzić refleksję ekokrytyczną do debaty publicznej. I w tym sensie szkoła jest działalnością nie tyle edukacyjną, choć oczywiście taką jest, ale jest też działalnością po prostu aktywistyczną. My mamy takie podstawowe założenie, że przyjmujemy do szkoły tych, którzy zajmują już w miarę silne i solidne miejsce w swoich kontekstach, czy to są konteksty twórcze, czy naukowe, czy nie wiem, czy są to publicyści, publicystki. Szukamy ludzi, którzy już mają głos, a nie będą musieli go zaraz dopiero zdobywać, żeby od razu artykułować jeszcze w czasie trwania szkoły te problemy i te wyzwania, jakie przed nami stoją. W związku z czym ja jakby w kontekście, w którym tutaj dzisiaj zasiadłem, jestem raczej tą osobą, o której mówił profesor Krzykawski, czyli tym popularyzatorem myśli innych i osobą, która być może ze względu na swoje doświadczenie i przeszłość trochę bardziej umie w popularyzowanie różnych rzeczy niż naukowcy, którzy zamknięci w akademii czasami tracą tę zdolność i tę chęć też. Więc to jest pierwsza rzecz. Szkoła, którą założyliśmy, jest też taką próbą upominania się o to, o czym mówiła Ula Zajączkowska, która jest naszą wspaniałą wykładowczynią również, to znaczy o taki rodzaj wiedzy, który ma bardzo ucieleśniony charakter, to znaczy to jest wiedza, która nie jest zbudowana na kolekcji różnych zestawionych ze sobą informacji, ale jest to wiedza, która płynie z doświadczenia, z przeżycia, ale też z dyskomfortu, który my podnosimy na piedestał i bardzo staramy się pielęgnować dyskomfort w szkole. Ja w ogóle uważam, że dyskomfort jest takim ogromnym tematem, który sam mam ochotę wielką eksplorować, ale też który rozsierdza dzisiaj tych, którzy rozmawiają o wyzwaniach antropocenu. Mam jakiś ogromny zgrzyt i to jest taka moja dosyć świeża refleksja z takim przekazem, że to ta nasza transformacja, czy mówimy o transformacji energetycznej, czy mówimy o transformacji gospodarczej, czy mówimy o transformacji takiej intelektualnej, oznacza wręcz niekiedy, może oznaczać, słyszymy takie głosy,
szansę na podniesienie jakości naszego życia. Ja głęboko w to nie wierzę. Uważam, że jesteśmy w takim miejscu, w którym musimy się zacząć godzić z tym, że jakość naszego życia będzie spadać i że możemy ten spadek kontrolować albo go nie kontrolować. Ja bym wolał jednak, żebyśmy go w jakiś sposób kontrolowali i w sposób taki właśnie kontrolowany się na niego godzili. I my też w szkole poprzez to, w jaki sposób prowadzimy zajęcia, a większość z nich prowadzimy na zewnątrz, niezależnie od pogody, poprzez aktywne formy, poprzez łażenie po bagnach ze specjalistami od tych bagien i tego typu różne niewygodne czynności, staramy się pielęgnować dyskomfort jako taką formę, która też daje nam wgląd w rzeczywistość zupełnie niedostępny tym, którzy siedzą w zaciszu gabinetów. I druga rzecz, która jest takim wyzwaniem, które mnie obecnie zajmuje i które jest też taką formą szukania ratunku w humanistyce dla samego siebie, jeśli chodzi o to, jak się ustawiam względem tego wielkiego wyzwania antropocenu, to jest to, o czym mówiła pani profesor Środa i co sobie bardzo skrzętnie notowałem w czasie jej wykładu, to znaczy takie wielkie wyzwanie uetycznienia tych wszystkich kwestii. Ja mam wrażenie, zajmuję się, czy zajmowałem się przez wiele lat architekturą, przestrzenią miasta, urbanistyką. Ja mam takie poczucie, że w tych obszarach, których się zajmowałem reportersko i publicystycznie, kwestia etyki i odpowiedzialnego zachowania się wszystkich właściwie interesariuszy przestrzeni jest właściwie wymazana, że wręcz nie wypada mówić o etycznym postępowaniu architekta, o etycznym postępowaniu samorządu, a dzisiaj uetycznienie tej kwestii stawia przed nami jakieś takie ogromne wyzwania dotyczące tego, jak tę przestrzeń zagospodarowywać i czy w ogóle zagospodarowywać. W związku z czym i to też, podobnie jak to zagadnienie dyskomfortu, budzi często w osobach, z którymi dyskutujemy na ten temat, ogromną furię. Znaczy, że jakim prawem zamierzamy tutaj przywoływać te kategorie do rozmowy o antropocenie, podczas gdy musimy znaleźć technologie i sposoby, by ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Jestem przekonany o tym, że nie poradzimy sobie z wyzwaniami antropocenu, dopóki nie uetycznimy nawet naszych podstawowych, indywidualnych wyborów. Ale to jest też wyzwalające i to jest taka ostatnia myśl, którą sam dla siebie odkryłem w toku tych wszystkich rozmyślań i działań związanych ze szkołą ekopoetyki, że gdy zaczynamy rozmawiać o tym, że nasze indywidualne wybory, które bardzo często próbujemy mierzyć kategorią sprawczości, to znaczy tego, jak wielki czy niewielki wpływ ma woreczek foliowy albo dojazd samochodem do pracy na planetę, to zawsze ten pomiar będzie właśnie w kategorii liczb kompletnie nieistotny, bo Chiny przecież zawsze robią coś gorszego niż my, jadąc do pracy. Natomiast gdy nadamy temu kontekst, czy umieścimy to w kontekście etycznym, sprawa się zupełnie upraszcza, rozwiązuje i ja widzę o tym, gdy tylko o tym napomykam w różnych rozmowach, jak ludziom otwierają się oczy i jak czują się zwolnieni po prostu z mierzenia tej praktycznej, takiej mierzalnej sprawczości na rzecz po prostu przyzwoitego zachowania się. I uważam, że to jest ogromne wyzwanie i ogromny temat w ogóle dla nas wszystkich w antropocenie, żeby uetycznić całą tę kwestię. I ta etyka moim zdaniem powinna być absolutnie pierwszym, czy jednym z pierwszych tematów w tej dyskusji. Bardzo dziękujemy i myślę, że do tego problemu uetycznienia naszych ludzkich zachowań i tych w akademii, tych poza akademią, przede wszystkim jeszcze dzisiaj będziemy w trakcie dyskusji wracać. Dziękujemy za podrzucenie tego problemu. Chciałabym przywitać kolejnego naszego gościa, panią profesor Małgorzatę Sugierę. Mamy nadzieję, że pani profesor jest też już z nami i za chwilkę się zobaczymy i poprosić panią profesor o, podobnie jak pozostałych państwa, opowiedzenie o tym, jak ona praktykuje humanistykę w antropocenie, jak antropocen zmienił i czy w ogóle zmienił to, co pani profesor robi w humanistyce i z humanistyką.
Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Słychać, tak. Pani Marty, to Pan musi mieć jakieś takie ustawienie ekranu, że reaguje tylko na osobę mówiącą, a nie pokazuje całej panoramy, dlatego Pani nas nie widzi. Natomiast ja nie przedstawię żadnej spójnej wypowiedzi, bo wydaje mi się ważniejsze podjęcie tych kilku wątków, które już się pojawiły w takim rodzaju interakcji, więc z konieczności to będzie niespójne, ale mam nadzieję jakoś będzie się wiązać w pewną materię, pewne sploty z tym, co do tej pory zostało powiedziane, dlatego że zacznę może od pana profesora Krzykawskiego, który powiedział, że i zresztą słusznie nie powinniśmy mówić o humanistyce, czy też ja jako zwolennik liczb mnogich powiedziałabym o humanistykach, bo wydaje mi się, że są jednak humanistyki. Niezależnie od tego, czy narodowe, czy w jakiś inny sposób klasyfikowane. I powiedział, że zamiast tego proponowałby mówienie o nauce czy o naukach. Ja bym wolała i staram się to robić, mówienie o praktykach poznawczych. Dlatego, że samo pojęcie wiedzy wydaje mi się takim bardzo przeszkadzającym wynalazkiem drugiej połowy XVII wieku i oświecenia, właśnie z tym takim założeniem obiektywności, uniwersalności i koniecznie po umieszczenia, dzisiaj byśmy powiedzieli, w takim Excelu, który każe coś zmieścić w jednej kategorii i sprawdzić, żeby na pewno nie wystawało ani o milimetr do innej kategorii. I wydaje mi się, że dopóki będziemy myśleć o wiedzy, to wtedy, a nie o praktykach poznawczych, to wtedy lokalne społeczności nie bardzo będą chciały z nami współpracować. I co ważniejsze, to chyba mówienie o praktykach poznawczych pozwala nie tylko nazwać właśnie zdobywaniem wiedzy, czy też właśnie poznawaniem to, o czym pan Filip Springer mówił, to znaczy łażenie po bagnach, wtedy doskonale mieści się w czynnościach już nie naukowych, może nie badawczych, ale właśnie poznawczych, czyli dających pewne doświadczenia, które niekoniecznie dają się zracjonalizować i obejmują to tak zwane sensorium, czyli różne zmysły, nie tylko te pięć podstawowe, ale również wszystkie inne. Co więcej, znaczy te praktyki poznawcze mnie przynajmniej pozwalają przyjrzeć się czemuś, co nazywam fikcjami i fakcjami, czyli właśnie połączyć, umieścić się na pograniczu nauk, literatury i sztuk, jeśli tu chcą Państwo literaturę i sztuki rozróżniać, bo ja w momencie, w którym mówię o sztukach performatywnych, myślę też o literaturze. Nie sądzę, żeby jakby lektura koniecznie wyłączała inne zmysły. Ta rozszerzona faktyczność, haptyczność Marty Smolińskiej tutaj też chyba działa i czytając jestem w stanie jakby uruchomić inne zmysły, podobnie chyba jak większość czytających. Stąd rzeczywiście, tak jak pani Marta Tomczak przedstawiając, nie mówiła o spekulacjach, fabulacjach spekulatywnych, mnie się wydaje, że mówienie tak o praktykach poznawczych, jak o spekulatywnych fabulacjach właśnie pozwala połączyć te dwie, kiedyś przez C.P. Snowa rozdzielone dwie kultury w jedną pewną kulturę, pewną całość. Oczywiście obejmuje tutaj, myślę tu nie tylko o tym podstawowym podziale na naturę, czy rozdziale na naturę i kulturę, ale też zawsze, jak mówię o naturo, czy natura, kultura, tak jak chce Haraway, to dodaję do tego technologię, bo wydaje mi się, że w tej chwili rzeczywiście ten splot jest tutaj bardzo silny i prawie nierozerwalny różnego typu technologii, bo tutaj też jest to, że my najczęściej myślimy o nowych technologiach, jako o technologiach, zapominając o tych technologiach, które już stały się częścią kultury, więc to jest rzeczywiście dynamiczne i zmieniające się. Co jeszcze istotne, to jest to, że ja zaczęłam się zajmować antropocenem, przyglądać mu się raczej bardziej z boku niż ze środka, w momencie, w którym zainteresował mnie właśnie jako
jako miejsce, które wyraźnie pokazuje, że właśnie podział na dyscypliny i podział na nauki i humanistykę jest czysto zewnętrzny, jak gdyby uprawiany przez instytucje bardziej niż przez to, co badamy. Z tym, że antropocen interesuje mnie bardziej jako coś, co dzisiaj się nazywa hakowaniem antropocenu, czyli właśnie tym spojrzeniem z zewnątrz i ja to nazywam z jednej strony czymś, co jest więcej niż antropocen, z drugiej strony więcej niż ludzki antropocen, a więc za każdym razem szukam jakby w tym, co określa się niezależnie od nazwy, bo jak wyliczył zespół Bruno Latoura, tych nazw już jest w tej chwili ponad 100, więc niezależnie od nazw i niezależnie od tego, kiedy się zaczął, to mnie interesują ci ludzie, czy spojrzenie i praktyki poznawcze tych ludzi, których przez antropocen, tak jak zresztą pani profesor Środa powiedziała, antropocen jest czysto tworem zachodniej episteme, zachodnich paradygmatów właśnie wiedzy. Więc ci ludzie, którzy przez antropocen byli przez wiele setek lat wpisywani jako część natury, a więc ten pozazachodni paradygmat wiedzy, więc w ten sposób rzeczywiście zajmuje się ludźmi, których Urszula Zajączkowska chciałaby na czerwoną listę wpisać. A z drugiej strony właśnie ten nieludzki ten więcej niż ludzki antropocen, czy nieludzki, wolę tutaj to więcej niż ludzki, bo zagarniający człowieka, nie tylko pokazujący, że zajmujemy się czymś, co nie jest ludzkie i tu rzeczywiście człowiek wtedy stanowi część splotów, niezbędną część splotów, bo jednak ciągle praktyki poznawcze przez nas uprawiane są naszymi praktykami poznawczymi i w zasadzie przedstawianie sobie świata za pomocą innych podmiotów jak zwierzęta, rośliny, spojrzenie z tego punktu widzenia jest oczywiście pewną spekulatywną fabulacją. Niezwykle pożyteczna, jak mi się wydaje, przede wszystkim dlatego, że wiedza czy zachodni paradygmat stawiał nacisk przede wszystkim na podobieństwo. To podobieństwo na różnych poziomach pomagało zaliczać do określonych kategorii, niezależnie od tego, czy najpierw anatomiczno-morfologicznym, potem właśnie genetycznym. Niemniej jednak patrzyliśmy przede wszystkim na podobieństwa. Natomiast w tej chwili chyba coraz istotniejsze stają się różnice, czyli spojrzenie, spekulatywne fabulacje na temat tego, jak świat wygląda. Nie wiem, oglądany oczami zwierząt, oglądany, myślany, przedstawiany sobie przez rośliny, tutaj właśnie pozwala pokazać różnorodność i uwrażliwić na pewną różnorodność, na to, że nie wszystkie spojrzenia muszą być takie same i nie wszystkie muszą przynosić takie same pożytki i takie same efekty. Rzecz jeszcze... Jeszcze jedna, znaczy spekulatywne fabulacje, o których ja myślę, ja ich szukam przede wszystkim w kulturze popularnej i przyglądając się temu, co Donna Haraway określa jako SF, czyli coś więcej niż science fiction. I powieści kryminalne, a więc te narracje, które gdzieś zdominowały XX wiek. I wydaje mi się, że kultura i fabuła popularna jest o tyle istotna, że rzeczywiście stanowi ten moment kontaktu nas z lokalnymi społecznościami, czy ja więcej rzeczywiście dowiedziałam się o świecie z czytanych przeze mnie powieści tak zwanych popularnych niż często z naukowych opracowań. Dlatego przede wszystkim i to chyba doświadczenie początków COVID-19 pokazało, kiedy ludzie nagle zaczęli szukać filmów, powieści na temat epidemii, dlatego że tam znajdowali coś, czego nie dawały oficjalne naukowe opracowania, właśnie gdzieś operujące liczbami i przyglądające się przez pryzmat statystyki, a nie dawały doświadczeń i pewnych możliwości praktycznego poruszania się w świecie, kiedy nagle pojawił się jeden z czarnych łabędzi, tak jak Nassim Taleb mówi, czyli właśnie
właśnie zdarzyło się coś spoza statystyki, coś spoza modelowania matematycznego. A więc dlatego w tej chwili zajmuję się takim projektem badawczym o epidemiach i wspólnotach, przyglądając się właśnie temu, jak przede wszystkim od lat 80. i czasu, kiedy pojawiły się epidemie wirusowe, te, które są często pozbawione symptomów, a więc utrudniają rozpoznanie pacjenta zero i jak gdyby ukwarantowienie, jeśli już, to wtedy całego świata. I zajmuje mnie tutaj, bo pani Urszula Zajączkowska, Urszula mówiła o bakteriach. Mnie interesuje coś jakby mniej żywego, to znaczy mnie interesują wirusy w tym wszystkim. Dlatego, że wirusy, jak mi się wydaje, zresztą tak jak w tej chwili badacze pokazują, wirusy pozwalają sproblematyzować coś, co jest nie tyle przeciwstawieniem życie-śmierć, czyli taka biopolityka Foucaultowska, ale coś, co się nazywa życie, nie życie. A zatem są tymi umarłymi, żyjącymi, takim rodzajem zombie. I już w tej chwili, żeby tą część reklamową też wprowadzić, chciałam Państwa zaprosić na takie warsztaty, które będę online organizować w październiku i które będą się nazywać Thinking with Viruses, czyli właśnie myślenie z wirusami, bo chcemy się przyjrzeć temu, na ile rozpoczęcie myślenia od wirusów pozwala właśnie nie tylko to binarne, typowe podejście sproblematyzować, ale też postawić pytanie o to, zresztą tak jak Elisabeth Povinelli robi, czyli właśnie postawić pytanie o to, dlaczego coś uznajemy za żywe, a coś innego za nieżywe, czemu taki podział służy, w jaki sposób zredefiniowanie, zmodyfikowanie tego podziału może nam pomóc też w tym zadaniu, które przed nami stoi, czyli właśnie w zhakowaniu antropocenu, czyli właśnie spojrzeniu innymi oczami z innej strony na to, co do tej pory wydawało nam się oczywiste. I oczywiście przy okazji nazwaniu tego inaczej, niekoniecznie w takiej terminologii słownikowej obowiązującej wszystkich, tylko raczej właśnie w tych takich lokalnych społecznościach, które nazywają własne praktyki poznawcze. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tę niezwykle ciekawą wypowiedź, która do myślenia o antropocenie wprowadza wirusy i tą drogą też pandemię. Tak myślę. I mam nadzieję, że przyjdzie jeszcze czas dzisiaj, żeby się odnieść do tego, o czym pani profesor tak ciekawie mówiła. I proszę o właściwie zamknięcie tej części naszego spotkania pana profesora Przemysława Czaplińskiego, który już nam się tu ukazał na jakże niepokojącym tle wysokich gór i ognia, który wyziera gdzieś tam zza lasu. Przemku, oddaję ci głos i mam nadzieję, że podsumujesz w jakimś sensie na pewno to, co tutaj już usłyszeliśmy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Z góry przepraszam, nie będę nawet próbował podsumować tej wielości wątków, więc moje wystąpienie będzie raczej ostatnie niż konkluzywne. Dlatego nie jestem w stanie wystąpić w charakterze konkluzywisty, bo wydaje mi się, że treścią mojego wystąpienia jest właśnie coś, co uwzględnia ową mnogość pomysłów i praktyk, które się tutaj pojawiły, a zarazem chciałbym jednak trzymać się tego, co robię, a więc polonistyki, tak aby nie odlatywać zbyt wysoko od ziemi, nie odrywać się od ziemi, tak nie przypisywać sobie zadań, czy nie brać na siebie zadań i nie przypisywać sobie celów, które znajdują się poza horyzontem. Tak? Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy troszkę skazani na taką, pokuśliwą sytuację, w której ciągnie nas ku retoryce,
jesteśmy wszyscy strasznie empatycznie, słuszni, szlachetnie mamy rację, jesteśmy podniośli, prawda, ale w gruncie rzeczy, kiedy idziemy na zajęcia, no to zajmujemy się na tych zajęciach średniówką u Kochanowskiego bądź innym bardzo ważnym, kluczowym dla ludzkości zagadnieniem. Chodzi zatem o to, żeby jakoś to ze sobą połączyć albo zobaczyć, jak jest możliwe nasycenie tej problematyki polonistycznej, praktyki polonistycznej kłopotami, zagadnieniami, przed którymi stoimy. Więc chciałbym zacząć od takich rzeczy najprostszych. Pytanie o możliwość uprawiania humanistyki w czasach antropocenu. Na razie jeszcze nie będę problematyzował pojęcia antropocenu, a to także jest, kilka osób na to zwróciło uwagę, to także jest dosyć istotne zagadnienie i zadanie. Więc to uprawianie humanistyki może się rozgrywać na trzech obszarach. Po pierwsze w dydaktyce, po drugie w życiu uniwersyteckim. Przed chwilą Małgosia Sugiera zaprosiła nas do udziału, do słuchania warsztatów, więc oprócz dydaktyki jest życie uniwersyteckie, czyli konferencje, panele, debaty, dyskusje, sesje, sympozja i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie po trzecie istnieje mniej lub bardziej indywidualna, mniej lub bardziej kolektywna nauka, w której tworzymy zespoły albo pracujemy sami nad jakimś zagadnieniem, publikujemy artykuły, publikujemy książki. Na tych wszystkich obszarach jesteśmy w stanie wprowadzać rozmaite wątki związane z antropocenem, z ekokrytyką, dotyczące stanu planety, a zatem jakoś zachęcające do refleksji na tym. Wydaje mi się, że humanistyka nie może być w dotychczasowym stopniu tak samo swoja, a mówiąc jeszcze węziej, polonistyka nie może być tak samo swoja, to znaczy nie może nie uwzględnić owego problemu, który tkwi za oknem, który jawi się pod postacią kryzysu klimatycznego, nie może istnieć jak orkiestra na Titaniku. To znaczy właśnie niestety w coraz mniejszym stopniu możemy czuć się usprawiedliwieni, możemy czuć, że wypełniamy swój obowiązek, kiedy zajmujemy się ową średniówką u Kochanowskiego. Jeżeli nie jesteśmy w stanie jakoś połączyć tego z problematyką antropoceniczną czy kapitałoceniczną. Co zatem możemy robić, co już robimy? Po pierwsze, od ładnych kilku lat pojawiają się rozmaite zajęcia poświęcone w mniejszej lub większej części właśnie zagadnieniom planetarnym, klimatycznym. Philip Springer, który przed chwilą mówił, jest w końcu współzałożycielem i osobą współprowadzącą taką szkołę ekopoetyki. W ramach tej szkoły, i tutaj przechodzę od razu, czy chciałbym pokazać od razu ten niejako inny efekt. W ramach tej szkoły nie przyznaje się, jak sądzę, dyplomów, chociaż dostarcza się bardzo określonej wiedzy, lecz prowadzi się do wdrożenia ku innej partycypacji w kulturze. Pisanie tak, ale zarazem pisanie, które ma nieco szersze i nieco inne cele. W świetle tej takiej właśnie praktyki dydaktycznej, która uwzględnia problemy związane z klimatem, a więc zajęć, które mogą na przykład przybrać postać całego cyklu, semestralnego cyklu z ekopoetyki albo z relacji pomiędzy polityką i klimatem, albo z reprezentacji natury w kulturze czy w literaturze. Z takich zajęć wyłania się, mam wrażenie, coś, co pozwolę sobie na razie bardzo nieprecyzyjnie nazwać. Ten profil humanistyki, o który by mi chodziło. Otóż
to, czego nie możemy już dzisiaj zrobić, to rezygnacja z zaangażowania. Tak? Jesteśmy w coraz większym stopniu humanistyką zaangażowaną, ponieważ byłoby dość śmiesznie, gdybyśmy udawali, tak, że nie narasta wokół nas kryzys klimatyczny i że ten kryzys klimatyczny nie wpływa niemalże na wszystko. Więc jesteśmy w coraz większym stopniu taką humanistyką zaangażowaną, a zaangażowanie to objawia się pod postacią metodologii, quasi-metodologii, semi-metodologii, które skłaniają, wymuszają właściwie na badaczu takie działania przedłużone. Nie chodzi już tylko i wyłącznie o wybranie jakiegoś obiektu, przebadanie go, lecz także wskazanie rozmaitych możliwości działania, współdziałania z lokalnym środowiskiem, przełożenia pewnych typów interpretacji na określone praktyki, na zachowania, na działania codzienne itd., itd. Otóż istotne byłoby dla mnie uświadomienie, że ta humanistyka zaangażowana musi po prostu w coraz większym stopniu być humanistyką angażującą. To samo, to zaangażowanie samo w sobie, niesłychanie istotne, nie jest już wystarczające. Tak, ona musi przybrać taką postać właśnie humanistyki angażującej, a więc wciągającej studentów zapraszanych do nas na warsztaty, licealistów, nauczycieli, przygodnych słuchaczy. Wszyscy oni muszą zostać jakby wciągnięci w to, w te nowe perspektywy i nowe sposoby patrzenia na świat, interpretowania świata i nowe sposoby bycia w świecie. Co to oznacza? To oczywiście oznacza, że do naszych metod interpretacyjnych i dydaktycznych zostaje wprowadzona w nieco większym stopniu właśnie owa praktyczność. Obniżamy trochę standardy dotyczące weryfikowalności metodologii na rzecz pewnej zwiększonej komunikatywności. Wydaje mi się to logiczne, tak? Nie da się obronić, powiedzmy, standardów metodologicznych z okresu strukturalizmu, nie tylko dlatego, że strukturalizm sam jest metodologią nieweryfikowalną, lecz również i dlatego, że zmieniły się cele humanistyki. Chcemy w coraz większym stopniu właśnie być otwarci, chcemy współistnieć, współdziałać. Oznacza to, że ta humanistyka zaangażowana i angażująca, wydaje mi się, tutaj podkreślam to bardzo, bardzo silnie, bo oczywiście jak wszyscy jestem pełen wątpliwości, że ta humanistyka zaangażowana i angażująca ma jakiekolwiek szanse, jeśli będzie w coraz większym stopniu łączyć i mieszać. Tak, wydaje mi się, tak, 11 przykazanie dodane do dekalogu powinno brzmieć właśnie tak. Mieszaj. Mieszaj, czyli łącz, mieszaj, czyli sprawiaj kłopoty. Tak, to przykazanie powinno przybierać charakter negatywny, czyli pamiętaj, abyś nie mieszał tylko przy okazji imprez alkoholowych. Natomiast w humanistyce, jak sądzę, powinna obowiązywać zasada właśnie mieszaj. Tak? Czyli łącz, sprawiaj kłopoty. O jakie połączenia chodzi, o jaką mieszaninę chodzi. Tak, tą pierwszą już wymieniłem, o tej pierwszej już kilka słów powiedziałem. Chodzi mi mianowicie o taką wyobrażoną, zmieszaną publiczność. Niekoniecznie zawsze jest to publiczność faktyczna, tak, ale ta wyobrażona publiczność zmieszana, czyli składająca się nie tylko ze studentów albo nie tylko z takich samych jak my, pracowników naukowych, lecz z licealistów, nauczycieli szkół podstawowych i szkół średnich, ludzi, tak zwanych ludzi z miasta, ta wyobrażona publiczność wpływa na nieco inny styl komunikacji, styl komunikowania tego, co mamy do powiedzenia. Więc ta pierwsza mieszanina to jest mieszanina odbiorcy. Mieszamy go, ponieważ chcielibyśmy, aby możliwe okazało się zmienianie świata przez zmienianie sposobów czytania czy interpretowania świata. A tego nie możemy osiągnąć, jeśli będziemy podkreślali izolację.
tak w odróżnieniu od takiej właśnie humanistyki czy polonistyki, która mówi, naszym zadaniem jest archiwizacja, pielęgnacja tekstów, tak, pewna autonomia języka. W odróżnieniu od tej humanistyki jesteśmy coraz bardziej wielotwarzowi, wielodyscyplinarni. I tutaj pojawia się to drugie zmieszanie, to znaczy właśnie wyobrażam sobie, że powinniśmy zmierzać ku nie tylko owemu zmieszanemu odbiorcy, zmieszanemu słuchaczowi, lecz również ku takiej polonistyce, która składa się z coraz bardziej zróżnicowanych przedmiotów. Polonistyka w czasach antropocenu nie może już nie uwzględnić jakichś elementów biologii, no właśnie wirusologia, bakteriologia, tutaj są bardzo dobrym przykładem wspomnianym przez Małgosię Sugierę. Powinniśmy zatem jakoś przeprosić się, tak, odnowić sojusz z naukami ścisłymi, a już z całą pewnością powinniśmy odbudować związki z naukami społecznymi, to znaczy przede wszystkim z socjologią. W coraz mniejszym stopniu jestem w stanie sobie wyobrazić polonistykę bez współpracy z socjologią. Jest zatem mieszanie metod następujące po mieszaniu odbiorcy jako naszego współpracownika, to znaczy kogoś, kto nie tylko słucha tego, co polonistyka ma do powiedzenia, ale również kogoś, komu chcielibyśmy przekazać pewne metody patrzenia na świat i współdziałania w tym świecie. Myślę sobie zatem, że im bardziej krytyczna będzie sytuacja, na początku w krótkim słowie inaugurującym dzisiejsze nasze obrady, mowa była o alarmującej treści, o alarmujących treściach zawartych w najnowszym raporcie tego Międzynarodowego Komitetu do Spraw Analizy Stanu Planety. Nie ma już możliwości zanegowania kryzysu klimatycznego i nie ma możliwości zatrzymania tego kryzysu. Możemy tylko jakoś wyhamowywać jego skutki, osłabiać jego skutki. Więc im bardziej ta sytuacja będzie krytyczna, tym bardziej, jak sądzę, polonistyka powinna się zmieniać. Powinniśmy jakoś redefiniować, reformułować, przekształcać nasze zajęcia, nasze sposoby interpretacyjne, nasze sposoby mówienia, komunikowania się z odbiorcą. Krótko mówiąc, ta humanistyka w czasach antropocenu ma sens o tyle, o ile będzie opierała się na jakimś nowym uspołecznieniu wiedzy. Tak? Mam wrażenie, że to jest tutaj stawką tego uprawiania humanistyki. Przy czym, i to jest sprawa ostatnia, to nowe uspołecznienie rozumiem nie tylko tak, jak to charakteryzowałem do tej pory. Nowe uspołecznienie to są po prostu więzi ze środowiskiem, współpraca ze środowiskiem lokalnym. To nowe uspołecznienie to jest także uspołecznienie w ramach szeroko pojętej wspólnoty uniwersyteckiej, a więc mieszanie metodologii i dyscyplin. Ale to nowe uspołecznienie to jest także chyba umiejętność zobaczenia nowych obywateli wchodzących w skład społeczeństwa, czy nowych członków, nowych istot, nowych istnień wchodzących w skład społeczeństwa. Nowe uspołecznienie byłoby zatem jakąś drogą do zobaczenia, że na ową społeczność składa się wszystko to, co żyje, a wyzwanie, jakie stoi przed humanistyką, to jest tak gadać, tak działać, tak pisać, żeby jakoś nasi słuchacze i nasi współpracownicy z innych dyscyplin i innych dziedzin zechcieli również owe więzi z innymi istotami wytwarzać przy użyciu innych języków, innych metod interpretacyjnych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To z całą pewnością była konkluzja i to taka, której chyba nikt z nas nie oczekiwał. Konkluzja tej części oczywiście spotkania. Nam jeszcze zostało 25 minut, które spożytkujemy za chwilkę na
trochę inne zagadnienia, ale mówiąc to, co Przemek powiedział, chciałabym wspomnieć o takim fragmencie, który mi się od razu nasunął, być może Państwu też. Mądź tę narodową kać, serce trój, głowę trać. Wyspiański, prawda? W takiej roli, czy rzeczywiście, jak powinien występować humanista, to no, nie jest to łatwe, zwłaszcza jak się go zobaczy w warunkach administracji, gdzie niekoniecznie powinien być takim mącicielem, a dzisiejszy uniwersytet, tak jak tutaj Państwo też zwracacie na to uwagę w czacie, jest cały czas jednak strukturą bardzo silnie podlegającą tej administracji, no ale przed nami są bardzo duże wyzwania i mamy temperamenty rewolucyjne, a przynajmniej jesteśmy gotowi do różnych zmian i takich działań niekoniecznie dla nas samych korzystnych, czy przynajmniej łatwych. Tu to, o czym mówił Philip Springer na temat dyskomfortu, jest, wydaje mi się, bardzo, bardzo istotne. Ja bym Państwa chciała jeszcze raz poprosić o to, żeby mając w pamięci teraz już nie tyle własne koncepcje i teorie, ale cały czas praktyki, czyli konkretne działania związane z tym, jak piszecie, jakie gatunki uprawiacie, w jakich przestrzeniach się sprawdzacie i w jakie nowe tematy i przestrzenie Wy jako konkretne osoby od jakiegoś już czasu wchodzicie, też przestrzenie lokalne, wychodząc poza uniwersytet, uprawiając, co wcale nie jest takie proste i łatwe. I podziwiam to, co powiedział Przemek o tym mieszaniu metod, uprawiając badania terenowe w humanistyce niemalże, żebyście Państwo spróbowali już teraz bez tego podziału na kolejność, tylko tak jak Wam się nasuwają spostrzeżenia, zastanowić się wspólnie, czy jesteśmy w stanie stworzyć Polsce antropocenowi jakieś warunki do tego, żeby rozwinął własną perspektywę. Żebyśmy nie musieli się obawiać, bo taka obawa myślę, że jest jednak w nas, że on przywędrował do nas trochę jak pewna kopia zagadnień zagranicznych, ale że mamy tutaj w Polsce też bardzo konkretne własne problemy z zanieczyszczeniem środowiska, z innymi zagrożeniami, które temu antropocenowi podpowiadają być może jednak jego własną indywidualną drogę. Czyli krótko mówiąc, czy my potrafimy w Polsce stworzyć antropocenowi jego własną perspektywę? Co Państwo na to? Ja może chciałam jeszcze nawiązać do tego, o czym powiedział Przemek Czapliński. To znaczy, Przemku, mówiłeś o wspólnocie żywych, natomiast ja bym jednak dodała, jak rozumiem, obejmujące wszelkiego rodzaju potwory. Natomiast w tym duchu właśnie, że jak do Europy tylko z naszymi trupami, to ja bym powiedziała jeszcze o wspólnocie martwych. Też w takim znaczeniu, że pani profesor Środa mówiła o posthumanizmie. Ja jestem raczej po stronie tych, którzy mówią o dehumanizmie, to znaczy podkreślając, że ten przyimek D nieustannie podkreśla, żeśmy jeszcze z humanizmu tradycyjnego nie wyszli i ciągle nie będziemy wychodzić, tylko raczej próbować pewne rzeczy modernizować, to niedobre słowo, ale myśleć inaczej, nazywać inaczej, natomiast żeby chociażby zachować porozumienie i to, co Przemek nazywał uspołecznieniem, będziemy musieli posługiwać się starym językiem i starym trybem myślenia, wprowadzając te kiełki nowego, a nie wszystko, co nowe. Więc w ramach tego dehumanizmu wydaje mi się, że związek z tym, co było w wieloraki sposób rozumiany z tymi duchami, tego, co było i z duchami tego, co może być, bo to jedno i drugie jest duchy jednego i drugiego, spekulatywne fabulacje dotyczą, ale właśnie jest niesłychanie ważny, podobnie jak niesłychanie ważne jest to, o czym my zapominamy chyba, to znaczy o ważnej dla Donny Haraway żałobie. To znaczy żałobie, że tak jak nie umieliśmy, nie wiem, wydaje mi się, od
przeprowadzić żałoby po COVID-19, jeśli ta epidemia już się skończyła. Tak jak gdyby podkreślamy, że bioróżnorodność jest niesłychanie cenna, natomiast ciągle nie odprawiamy żałoby po tym, co nieuchronnie zginęło i nieuchronnie jeszcze zginie. Jak gdyby staramy się część rzeczywistości ukrywać przed nami samymi właśnie, przepraszam Przemku, że ty stałeś się przedmiotem, ale właśnie mówiąc o wspólnocie żywych tylko i wyłącznie. To znaczy część gdzieś nam wtedy spada z klifu, ginie w kulisach i w związku z tym jakby nie do końca chyba jesteśmy sprawiedliwi wobec rzeczywistości, a jeśli sprawiedliwi, to też chyba nie do końca etyczni. I ta kwestia żałoby, tego tylko nominalnego mówienia o heritage, a tak naprawdę nie do końca uwzględnianiu wszystkich aspektów. I wydaje mi się, że dlatego też dla mnie ważne jest hakowanie antropocenu, że hakowanie oznacza przypominanie wszystkiego, co zostało zapomniane, także z przyszłości i wydobywanie tym samym dla przyszłości tego, co może być taką zapomnianą, ale użyteczną przeszłością. Tam gdzieś się mogą się skrywać różne myśli i możliwości, różne praktyki, które możemy wykorzystać. Dziękuję. Ja mogę jedno zdanie tylko a propos pani profesor pytania. Otóż wydaje mi się, że może jest źródłem takiego polskiego, naszego lokalnego spojrzenia przez pryzmat antropocenu jest coś, co niedawno się przewaliło w polskiej literaturze, a mianowicie spojrzenie na kulturę chłopską. Na kulturę ludową. Co to znaczy? To znaczy spojrzenie na człowieka, który był, jest blisko ziemi. Całkowicie od niej uzależniony. Dlaczego wydaje mi się to ważne? Dlatego, że właśnie obecnie, mało kto o tym wie, ale to właśnie rolnictwo jest największym niszczycielem świata. I teraz pomyślmy sobie, jak za chwilę będziemy mówić o tych ludziach. Więc być może warto jest wrócić do tradycji. Jest taka strona, nazywa się Magia Ludowa Karpat. Tworzy ją pani doktor Olga Solarz, antropolożka, która właśnie opisując dawne tradycje ludzi żyjących blisko ziemi, bardzo pięknie opisuje to wspaniale, nazywa w jakimś sensie na nowo, rzucając to w internet i ludzie są, tam jest szał po prostu. Więc może warto też pomyśleć o tym, o kulturze ludowej, o tym, jak bardzo tutaj, jaką mamy głęboką, dawną tradycję i jakie wielkie problemy kiedyś, znaczy jakim problemem był ten fałsz opisu i w ogóle tego wyzysku niesamowitego tamtych ludzi. Być może warto tu też szukać nowych słów, nowych dróg do myśli, nowych języków i a propos tego, co pan profesor Czapliński mówił, właśnie tego miksowania języków i zapraszania ich też. Ponieważ my tutaj jesteśmy pewnie wszyscy z wielkich miast, a przecież chyba 40% chyba w Polsce żyje z ziemią i właśnie teraz tam pracuje, walczy ze zmianami klimatycznymi, sieją w popiół. I może warto też posłuchać ich języka, ich opowieści i wpuścić ich do rozmowy, żeby ich posłuchać chociażby. I budować jakby tę nową opowieść też tu, ponieważ jakby w tej relacyjności do przyszłości Polski, ale do tego wszystkiego, czego oni doświadczają naprawdę, oni są uzależnieni od pogody. Czyli są blisko wszystkiego, całym swoim ciałem. I są z kolei też wtłoczeni w bardzo przemocowy kapitalizm, więc wiadomo, sieją, leją herbicydy i to, o czym pani profesor Środa mówiła o tych rzekach, 99% polskich rzek jest bardzo zanieczyszczone. Co to znaczy? To znaczy, że są jak żyły, zbierają spod tej ziemi wszystko
i wypluwają w Bałtyk. Więc kultura, język ludowy, tradycje ludowe i też to, co może zaraz ich czekać tych ludzi, znaczy wielka nagonka na to, jakimi destruktorami, jakimi są. Jakby nie wiem, czy my myślimy o tych ludziach też i o tym spojrzeniu Polski ludowej. To tyle tylko, dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja od razu może dopowiem, że drugą taką nieodkrytą, a mającą duże szanse przy antropocenie kulturą równoległą wobec chłopskiej by była kultura robotnicza. Też chyba już nie patrzymy, czy nie patrzymy od pewnego czasu w ogóle, a to jest do odkrycia, na robotników właśnie takich jak górnicy po nowalisowsku, jak na ludzi, którzy są po prostu bardzo blisko ziemi, środka ziemi, którzy są w najbliższym kontakcie z rudami metali czy z węglem i nie tylko są osobami, czy byli osobami zmuszanymi do pracy w bardzo różnych systemach, której efekty w postaci zniszczenia środowiska dziś odkrywamy i odsłaniamy, ale po prostu pozostają z tą ziemią w relacjach niekiedy bardzo pozytywnie emocjonalnych i na różne sposoby od wielu dziesiątków lat o tym dawali nam znać swoją twórczością chociażby, którą my zapomnieliśmy, ponieważ w dużej mierze była twórczością, czy jest twórczością amatorską. Także myślę sobie, że jak upominać się o relacje człowieka z ziemią, to też właśnie pamiętając, że te ścisłe relacje nie zawsze tylko uprzemysłowione mieli także robotnicy, którzy to złoża potrafili kochać poza przemysłem, mówiąc krótko. Jakie jeszcze można mieć właśnie, Przemku, pomysły? Drobiazg tylko a propos tego, o czym mówiła Małgosia Sugiera, bardzo, bardzo słusznie wspomniałaś o tym, o tej konieczności uzupełnienia wspólnoty żywych o wspólnotę zmarłych. Wydaje mi się, że można upomnieć się o wszystko to, co w tej chwili, w tej drugiej części zostało wspomniane, można się upomnieć, nie wychodząc poza pojęcie humanistyki. Oczywiście nie upieram się przy nazwach. Chodzi mi tylko o to, że związek z ziemią i związek ze zmarłymi w gruncie rzeczy, w archaicznych złożach pojęcia humanistyka istnieje, tak? Dlatego, że to słowo pochodzi od humus, ziemia, gleba, wiąże się z humando, czyli grzebanie zmarłych. Więc humanistyka tak naprawdę tak zapomniała o tym, z czego się wywodzi. Tak? Czyli ona się wywodzi właśnie z ziemi, troski o zmarłych, grzebania w ziemi, a więc grzebania w tym, co gnilne, tym, co podlega rozkładowi. Więc jeszcze raz, prawda, uzyskujemy, sięgając do archaicznych pokładów pojęcia humanistyka, zyskujemy taką wskazówkę koniecznych związków pomiędzy humanistyką a biologią, humanistyką a chemią. Kultura to także przecież kultywacja, czy kultura bierze się z kultywacji, więc była nieodłączna od prac związanych z rolą. Tak, to my jesteśmy takimi bardzo późnymi dziedzicami, którzy mogą luksusowo, w pewnym sensie, tak czytać przy komputerze, w bibliotece i poświęcać się pracy czystej, nie dotykając ziemi, prawda? Ale w gruncie rzeczy nasze tradycje takie są, tak? Więc Małgorzata ma oczywiście rację, ale nie musimy mówić ani post, ani dehumanistyka, żeby ten aspekt wydobyć, tak? Żeby go rewindykować. To ja bym tylko jeszcze dodał z punktu widzenia tych rzeczy, którymi zajmujemy się w szkole i tych, którymi ja się zajmuję na co dzień pisarsko, że dosyć skutecznym, ja się trochę nie boję o ten polski aspekt antropocenu, bo on się zaraz sam objawi. To znaczy myślę, że taką rzeczą, która bezwzględnie dzisiaj jest widoczna,
jest nieświadomość tego, że pewne procesy i zjawiska, których dzisiaj doświadczamy, są zjawiskami antropocenu. I mówiąc o wsi czy o rolnikach, mam takie poczucie, że tam świadomość tego jest o wiele większa niż na przykład w mieście, gdyż oni właśnie doświadczają tych procesów już teraz o wiele bardziej niż my w mieście, odcięci od, czy bardziej uniezależnieni na przykład od pogody. Natomiast to umieszczanie w kontekście tych doświadczeń, które mamy dzisiaj pod ręką, wydaje się absolutnie kluczowe. To wyszło między innymi przy okazji naszego cyklu o zmianach klimatu, który robiliśmy w piśmie. Ja nigdy nie miałem takiego zwrotu od czytelników o tym, że procesy, które mi się wydawało, opisywałem jako dość oczywiste, jak na przykład sztormowe zachowania Bałtyku, czy wysychanie noteci na Kujawach, czy nie wiem, zjawiska gwałtowne w okolicach na Śląsku, że dostawaliśmy bardzo dużą ilość informacji o tym, że ludzie tego doświadczają, komplikuje im to życie, a nie mieli absolutnie świadomości o tym, że to są elementy zmiany klimatu czy szerzej rozumianego antropocenu. Więc poprzez te doświadczenia myślę, że jesteśmy w stanie dotrzeć do tej zmieszanej publiczności, o której mówił profesor Czapliński. A tutaj dodam jeszcze w nawiązaniu do tego, co mówiła profesor Sugiera o wirusach i pandemii. Mi się wydaje, że dosyć pomocna, jakkolwiek źle to nie zabrzmi, jest doświadczenie pandemii, ponieważ o ile my nie jesteśmy dzisiaj w stanie powiedzieć, którą ścieżkę, znaczy jesteśmy w stanie powiedzieć mniej więcej, na której ścieżce mitygacyjnej jesteśmy, i to jest bardzo ponura informacja, gdy sobie to uświadomimy, ale niezależnie od tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, gdzie tam na końcu się znajdziemy w tym 2050 sfetyszyzowanym, bo tych ścieżek jest wiele, scenariuszy jest wiele i tak naprawdę to pytanie, jak będzie wyglądało nasze życie w 2050 roku, jest ciągle pytaniem pozostającym bez odpowiedzi. To jesteśmy w stanie powiedzieć dzięki pandemii, która jest mikrokryzysem w porównaniu z tym, co nas czeka, jakich stanów będziemy doświadczać w przyszłości. I to są stany zagrożenia, braku pewności, właśnie żałoby po bliskich i tego typu wszystkich sytuacji, których doświadczyliśmy w czasie pandemii. Możemy być absolutnie pewni, że o ile nie wiemy jeszcze, jak wysoko się podniesie poziom mórz, to będziemy mieli tych stanów więcej. I to już jest coś do budowania opowieści i przekazu, który wydaje się przekonujący i jakoś też konstruktywny w tym sensie. Jeszcze w odniesieniu do żałoby i tego, po kim ta żałoba i po czym, to ja bym tutaj dodał, bo dosyć trudno zauważyć zniknięcie różnych gatunków, których w życiu na oczy nie widzieliśmy. Natomiast ta żałoba może dotyczyć też tak prostych spraw jak ciemność i cisza na przykład, które uświadomienie sobie tego, jak bardzo jest to nieosiągalne, jest też sytuacją dosyć poruszającą często. W związku z czym wydaje mi się tutaj duża przestrzeń do tego, żeby poprzez te doświadczenia umieszczone w kontekście antropocenu, ten antropocen rozpracowywać także w różnych takich zmieszanych gronach. Cisza w przestrzeniach zniszczonych, w skażonych krajobrazach nawet bywa nazywana przez Davida Farriera na przykład fossil fuels, czyli takimi naszymi skamielinami przyszłości. Chyba już pora, żeby powoli podsumowywać to nasze fascynujące, bardzo żywe i myślę też, że dla Państwa słuchaczy ogromnie takie zyskowne, atrakcyjne spotkanie. Ja mam przed sobą książkę, która wydaje mi się jedną z ważniejszych, istotniejszych prac na temat antropocenu i nie tylko, tłumaczenie wydanych ostatnio w Polsce, co się zdarzyło w XX wieku Petera Sloterdijka. Nie mówiliśmy dzisiaj o nim i w minutę na pewno nie powiemy. Tu się natomiast pojawia dość intrygująca definicja antropocenu jako spojrzenia z końca, jako krytyki narracyjnego rozumu, na którą nas jeszcze oczywiście nie stać, pisze Peter Sloterdijk, dlatego że nikt z nas na końcu na szczęście nie jest, jedynie apokaliptyka nas może w takim punkcie końca ustawić. Natomiast Sloterdijk trochę temu zaprzecza, twierdząc, że jako zbiorowość jeszcze nie jesteśmy zupełnie u kresu, lecz cały czas posuwamy się jakoś naprzód. Ludzka inteligencja nie może więc konkluzywnie spojrzeć wstecz na swoją historię. To spojrzenie z końca, które uprawiamy w humanistyce pod nazwą antropocenu, wydaje mi się też szalenie atrakcyjne i myślę, że
przez ten cały czas próbowaliśmy z Państwa, przy Państwa obecności jakby z końca spoglądać na swoją dyscyplinę, nie widząc w niej absolutnie końca, tylko wiele różnych początków i fascynujących możliwości. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję również Państwu słuchającym za wszystkie komentarze, dopowiedzi.